Niewłaściwa dieta, brak ruchu i odpowiedniej ilości snu to najczęstsze przyczyny zachorowań i pogorszenia stanu zdrowia, a także kondycji naszego mózgu, koncentracji, pamięci oraz stanu psychicznego. Jak z tym walczyć? Naukowcy, dietetycy i lekarze przekonują, że pierwszym krokiem do dobrego samopoczucia jest unikanie szkodliwych nawyków. Pełną ich listę znajdziesz poniżej. Numer 1. Rezygnacja ze śniadania. Powszechnie wiadomo, że śniadanie to najważniejsze danie dnia. Poranny posiłek daje nam energię do pracy i nauki na kolejne godziny. Jeśli z niego zrezygnujemy, tempo przemiany materii spadnie, a zatem będziemy narażeni na przytycie. Ponadto w ciągu dnia chętniej sięgamy po tłuste i kaloryczne potrawy. Zjemy też więcej, ponieważ po pominięciu śniadania zmienia się reakcja mózgu na wysokokaloryczne produkty. Powoduje to zwiększoną aktywność kory okołooczodołowej, która odpowiada za postrzeganie uroku jedzenia. Rezygnacja ze śniadania ma również niekorzystny wpływ na funkcjonowanie mózgu. Jak wynika z badań japońskich naukowców, w przypadku osób, które pomijają pierwszy posiłek, ryzyko wystąpienia krwotoku w tym organie jest o 36% wyższe w porównaniu z tymi, które jedzą śniadania. Numer 2. Telefon obok poduszki w trakcie snu. Nierzadko, jeszcze w łóżku, śledzimy media społecznościowe i szukamy informacji w internecie. To zły nawyk, ponieważ światło ekranu pobudza komórki siatkówki, informując organizm, że jest dzień, a tym samym zaburzając jego rytm. Następnie odkładamy telefon na pobliską szafkę nocną lub co gorsza, kładziemy go obok poduszki, na której spoczywa nasza głowa. To bardzo duży błąd. Pole magnetyczne telefonu emituje promieniowanie, które jest bardzo szkodliwe dla organizmu, wpływa m.in. na czynność bioelektryczną mózgu. Wyniki badań szwedzkich naukowców dowodzą, że promieniowanie telefonu komórkowego nie tylko wywołuje dolegliwości i bóle głowy, ale także pogarsza samopoczucie. Może również powodować raka mózgu. Numer 3. Jedzenie zbyt dużej ilości pokarmów. Jeżeli przejadamy się lub podjadamy pomiędzy głównymi posiłkami dnia, to jest to prosta droga do tego, aby przybrać na wadze. Tym samym rośnie ryzyko nadwagi i otyłości, czyli nowoczesnej choroby cywilizacyjnej. Bardzo często osoby, które jedzą zbyt dużo, wybierają dania pozbawione wartości odżywczych, jak na przykład fast foody. Niedobór składników odżywczych sprawia, że nieustannie odczuwamy głód, ponieważ nasz organizm domaga się jego uzupełnienia. Jaki ma to związek z pracą mózgu? Bezwartościowe pokarmy zmniejszają jego wydajność. Co więcej, mogą powodować otępienie. Ponadto, jeśli na naszym talerzu goszczą słodkości, zwiększamy niebezpieczeństwo rozwoju choroby Alzheimera. Produkty te bogate są w cukier, który ma zły wpływ na nasz organizm. W szczególności oddziałuje on niekorzystnie na centralny układ nerwowy. Związek pomiędzy wysokim spożyciem cukru i rozwojem Alzheimera został udowodniony naukowo. I numer 4. Niewystarczająca liczba godzin snu. Sen jest niezbędny do zachowania zdrowia zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Znaczenie ma liczba godzin, które poświęcamy na wieczorny wypoczynek. Większość dorosłych potrzebuje ponad 7 godzin snu na dobę. Potrzebna jest również jego regularność. W jego trakcie mózg wykonuje kilka czynności. Przywraca połączenia między komórkami nerwowymi, porządkuje nowe informacje oraz łączy je ze wspomnieniami. Niedobór snu prowadzi do podniesienia ryzyka rozwoju choroby neurodegeneracyjnej, zniszczeniu ulegają komórki nerwowe w mózgu. Ponadto pojawiają się zmiany w pamięci. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.